With courage does the hero march. Fettered by the taxing chains of fear, a stalwart soul must ever persevere. With insight does the hero choose. Guidance born of ancient wisdom proven. Peace, not strife, the undenied conclusion. With justice does the hero rule. Lead not the guiltless lamb to bloody slaughter, nor cleanse the lion's sins in sacred water. With strategy does the hero scheme. A cunning mind, 100 steps ahead, your allies close, your rivals stunned in dread. Worthy you are found. Go forth, hero. Seize your fate and rise, great worm, heart of the gate. Żadnych więcej zagadek? Po prostu jeden smok i pobudka. Chciałbym zgłosić reklamację. Mój smok nie wygląda na to, że jest w najlepszym stanie. Serce bramy. The dragon spirit floods your mind and memory in a great torrent of power. He is with you. He is within you. He is you. The next words that spill from your mouth are not yours, but the worms. I am Ansor, heart of the gate, butchered in flesh, risen in spirit. Próbujesz dowiedzieć się, czym jest moc, która opętała twój umysł. Ansor wends his way through your mind like an unstoppable river. Your body is unmoving, yet thought flows effortlessly between you. The spirit pauses, and you feel the astral prism stir. Ansor senses the Emperor's presence within it. Answer me, Facey. Why have you come? Okej. Nie mam wobec ciebie złych zamiarów. Pozwól mi odejść. Nie, nie po to tu przyszliśmy. Nigdy nie boję się nowych wyzwań. Nie, nie po to tu przyszliśmy. Myślę, że próby doprowadzą mnie do skarbu. Nie, nie po to tu przyszliśmy. Okay. A deep sigh resonates within you. The torrent stills, only disturbed by the dragon's next words. Brack, my words aren't meant for you. They're meant for him. The Emperor stirs in the astral prism. Then in you, calm, curious, and detached. Presence has stirred me, as it ever did. I am awakened. Ansor, it's been too long. Baldurin? No, I don't believe it. Cesarz jest Balduranem. Czy on cię nazwał Balduranem? A name I once answered. A name I did not expect to hear again, least of all from the mouth of an old friend. Friend, yes, and more. Until you killed me. Have you come to dance on my bones, Baldurin? Was slaying me not satisfaction enough? Satisfaction? No. You left me no choice. You had every choice. You were becoming illithid. I offered you merciful death. You chose to fight. And now you bring your thrall before me. How far has the great Baldurin fallen?
Odpowiedz na pytanie, łupiesz co umysłu, jesteś nam to winien. Ansur's consciousness hovers just above yours, searching, seeing. Dear Ansur, enough! I gave you everything, Boleran, and you repaid me in slaughter. It is time I return the favor. Let my bones rise and the storms gather. Witness, Boleran. The final tempest has come. I am the heart of the gate. I am the one who roars. This time, you will not escape it. Serio? Co to ma oznaczać? Dobra, tak, niepodatność na elektryczność, niepodatność na trucizny, odporność na nekrotyczne. Masz KP-19. Też o tak źle. Łuski wielkiego znoka. Wszelkie obrażenia są zmniejszone na 2. Tak okazjonalny. Odporność na magię. Odporność na odpędzanie. Objęta działaniem istota ma ułatwienie w rzutach odpornych przeciwko efektom odpędzania. Stabilność formy. Plus 5 rzutów przeciwko czarom, które usunęłyby cię ze sfery. Gra rzuca nam kłody. Dobra, czy możemy cię... Nie można zauroczyć. Myślałem, że będziesz dla nas tańczył. Dobra. Pytanie, czy można cię odrzucić? Falą gromu. Nie widzę strzałek, więc pewnie nie. Odporność. Rzut obronny 16. Ma ułatwienie plus 6. Stopień trudności 17. Okej, to miało całkiem niezłe szanse powodzenia, ale nie udało się. Dobra, czy ty jesteś smokiem? Nieumarły smok. Ciekawe, czy strzała pogromcy smoków by na ciebie zadziałała. Dobrze. Myślę, że dobrze byłoby się rozdzielić. Płaszcz krzyżowca byłby fajny. Jeszcze dwóch pomagierów, którzy niedługo to dołączą. Dobra, 400 punktów życia to trochę. Ciężko będzie nam to szybko zdjąć. Okej. W naszym zagrożeniu. Teraz spróbujmy płaszcz krzyżowca. Dotarcie do celu jest niemożliwe. Dobra, tak lepiej. Charyzma, mądrość, inteligencja. Na razie najbardziej mnie siła boli. Spróbujmy siłę. Dobra. Przydałoby się też ciebie przyspieszyć, ale... w tej turze już pewnie tego nie zrobimy. Możemy cię zamęcić? Raczej nie. Nieruchomienie potwora. Cel nie może być nieumarłym, okej. Okay.
Możemy spróbować zrobić przeciwurok. On pewnie będzie próbował coś nam wciskać. Ale nie jestem pewien. Śmiechtasze też 20%. Oplątujesz nieumarłych oraz istoty cienia. Nie może się poruszyć, testy ataków przeciwko niej otrzymują ułatwienie. Testy ataku, rzuty obrony, zręczność czy utrudnienie. Okej, zróbmy to. Teraz ty, Will, możesz... Masz ułatwienie w atakach na niego. Dobra, to mu rób wycisk. Dobra, myślę, że tak. Łyknę sobie niewidzialność. I odejdę. To, że on się nie może ruszyć, to myślę, że jest duża zaleta obecnie. Dobra. Rzucę sobie kojące słowo masowe. Brakuje nam paru punktów życia, a to również da nam ochronę przed orężem. Dobra, zgarnij jeden jego atak okazyjny. A nawet cię nie zaatakował. Dobra, będę spróbował się trochę rozproszyć dookoła. Żeby jak będzie próbował zionąć czymkolwiek, to żeby nie załapał wszystkich na raz. Dobra, na szczęście chybiają. Możesz teraz się odsunąć. Rzuć przyspieszenie na Willa. I odejdź. Dobra. Tyle, jeżeli chodzi o oplątanie. Dobra. Możemy spróbować go jeszcze raz oplątać. Dobra, możemy spróbować go też odpędzić. 25%, okej. Dobra, Will. Straciliśmy płaszcz krzyżowca, to długo nie potrwało. Dobra, spróbujmy cię otoczyć ponownie. Masz jakieś zwielokrotnione ataki? Chyba nie. Masz po prostu jeden atak i tyle. Wydatność obrażeń od trucizn, okej. To nie zadziała zbyt dobrze.
This is my time. Dobra, Will. Nie zrobiłem odpoczynku, bo nie wiedziałem, że będziemy walczyć. I teraz nie masz... A nie masz zauroczenia siły. Okej, okay, dobra. No to ognia. Dobra. Will, ognia. Dobra, ładny pocisk. Co chcę zrobić jeszcze? Żeby mu zasadzić promień słońca. Okej, okay, myślę, że to nie jest zły pomysł. Moglibyśmy próbować jakoś łapać również żywiołaków, ale to chyba... Mam nadzieję, że zabijemy go na tyle szybko, że nie będzie z tym problemu. Dobra, zostałeś oślepiony, pięknie. Drobne leczenie na Gale'a. Dobra, i podejdź może, zblokujesz tego gościa. Dobra, mamy jeszcze dostępną akcję małą. Możemy raz do niego strzelić. Też nie wiem, na ile to coś da. Okej, okay, no to tak, ma zmniejszenie obrażeń. O 2. Okej, nie wiem, jak dużo to zrobiło mu. Dobra. Zróbmy mu wycisk. Łańcuch błyskawic. Widmowy zabójca. Nie, bo to wymaga koncentracji, a ty się koncentrujesz na przyspieszeniu. Więc tak, łańcuch błyskawic... W sumie tak, łańcuch błyskawic. To jest nasze zaklęcie. Dobra. 60%. Nie wiem dlaczego, ale... Dobra, ognia. Pewnie ma duże, dobre rzuty. Dobra, ładne obrażenia. I nadal będziemy mogli jeszcze to rzucić. Możesz go odepchnąć, nie możesz. Możesz za to odlecieć. Gdzieś tutaj powiedzmy. No, zasobów szybkość ruchu. Dobra. Coś się tak skupił na biednym. Dobra. Muszę to brać pod uwagę. Ja aż teraz Will nie jest w stanie zaatakować.
Dobra, ty. Spróbujmy go odrzucić w tamtą stronę. Spróbujmy. Okej. Will. Skoro nie jesteś w stanie dojść w zasięg. Ataku, to użyj tego. Dobra, ponownie. Dobra. Czym tobie teraz chcemy przywalić? Słup ognia? 25%. Ale nawet jeżeli odeprzesz, to i tak otrzymasz połowę obrażeń. Więc przywalimy ci najwyżej połowę obrażeń. Liczyłem na trochę większą połowę obrażeń. Dobra, mogłem cię w sumie oplątać. Zanim to zrobiłem. Następnym razem będę o tym pamiętał może. Dobra. Póki co nie ma zbyt dużych problemów. Kolejny łańcuch błyskawic. 60% ognia. Nadal powinieneś odnieść połowę obrażeń. Nie wiem dlaczego nic nie odniosłeś. Może jednak odniosłeś, tylko tego nie widzę. Dobra, Gale. Chyba tym razem ci się nie uda uciec. Nie, nadal masz lot. Podleć gdzieś tutaj. A nie, to sprowokuje dwa ataki okazyjne. Nie wiem w takim razie, czy lepiej jest próbować uciec i sprowokować te ataki, czy... Dobra, zostań na miejscu, zobaczymy co on zrobi. Gromadzenie mocy. Rozumiem, że... To oznacza, dobra, ciekawe czy to oznacza tutaj na przykład, zobaczymy, na razie wycisk, dobra i rzeczywiście się schowaj. Okej, miałem jeszcze jeden atak, ale nie zauważyłem. Dobra. Oplątajmy go, czemu by nie?
Okej, trudno. Ciekawe, czy to będzie osłoną. Okej, dostajesz teraz odporność na wszelkie obrażenia. Nie ma sensu marnować czarów. Dobra, tak. Idź tutaj. Odrzuć tego gościa. Nie udało się. Dobra. Przerwali niestety nam przyspieszenie Willa. Teraz Will będzie w letargu. Dobra. Zobaczmy, jak to zadziała niby. Okej. Chowanie się za tymi kryształami to była dobra odpowiedź. Tak, Will jest w letargu, bo nam przerwali koncentrację. Naparzajmy w niego nadal, co mamy. Co tutaj się pojawiło? Uderzenie błyskawicy, okej. Myślę się, że nie chcemy stać w tym miejscu. A, ty masz niepodatność na elektryczność. Niepotrzebnie w ciebie naparzałem. Dobra. Powalenie. Co mnie powaliło? Nie wiem. W każdym razie użyjmy strażnika wiary. Podejdźmy gdzieś tutaj. Serio? Dlaczego atakując? Nie rozumiem, co tu się wydarzyło. W razie dajmy sobie jeszcze leczonko. Ponieważ czemu by nie? Dobra. Skoro już tu nas nie boli, użyj widmowego zabójcy, 25%. Ty masz dobrą mądrość? Masz dobrą mądrość. Rozumiem, że jeżeli to odeprzesz, to nic się nie dzieje, więc nie chcę tego tak robić. Mogę próbować jeszcze raz przyspieszyć Willa. Nadal za daleko. Dobra. W takim razie wypalający promień jakiegoś wyższego poziomu i liczymy, że przynajmniej jeden w ciebie trafi. No. To był dobry pocisk. Teraz polecisz. Prawie mnie zrzuciłeś. Dobra, Ginie. Zrób mu pocisk.
Mm-hmm. Dobra. To bo za dużo nie zrobimy. Możemy ci łyknąć potkę przyspieszenia, co? Która latania? Gdzie są te potki przyspieszenia? Nie pamiętam, jak wyglądały. Mikstura szybkości. Dobra. Podejdź tutaj. Ognia. I może go zabijesz. Dobra. Dobra. Więc to prawda? Jesteś Balduranem? I was. Now I am much, much more. But it seems you are more interested in my past. Oczywiście, że mnie interesuje. W końcu jesteś założycielem Wrót Baldura. Such sentimentality. Very well. It's like I always told you. I was just like you. An adventurer who yearned for greatness. And in mortal terms, I achieved it. As captain of the Wandering Eye, I acquired enough gold to found Baldur's Gate. I stayed for a while to watch my city grow. But it was not enough. I grew restless again. The sea called to me, and I ran to her with open arms. Life at sea was not easy. Our last adventure was ruinous. My ship was destroyed. My crew lost. But my spirit was far from broken. I was determined to return in triumph once again. I heard of treasure in Moonrise. I strove to find it. What I found was an illithid colony, where I acquired a tadpole much like yours, and became a mind flayer, enthralled to the Elder Brain. It was Ansor who found me. Ansor who pulled me from the Brain's domination. Ansor who brought me home. He sought to cure me of my sickness, called on every healer he could find, nearly broke his spirit in the attempt. But he failed to understand. I wanted no healing. I was not sick. Masz wyrzutów sumienia, że zabiłeś swojego wybawcę? Of course I do. More so because it was Ansor. Even after he had exhausted all possibility of reversing my condition, he still clung to hope. I tried to convince him of my reality. I was on the cusp of greatness beyond my wildest dreams. But all he could see was a mind flayer. He came to me as I slept. A mercy killing in his mind. I saw the tears. I felt his grief. I had no choice but to kill him first. It was an act of self-preservation. Czy przemiana Vilitida naprawdę była warta utraty przyjaciela? Put simply, yes. And being alive even more so. Do not think that I am ignorant of what I have lost. I may not regret my actions, but I do regret that they were necessary. While the past is beyond my influence, the present is not. It is time we move on. Two nether stones remain in the hands of the Chosen. We must find them before we confront the Brain. Dobra. Jedno mnie tylko interesuje w tym momencie. Moment. Broń, miecz dwuręczny, dwuręczna,
Gigantobójca przy trafieniu zadawienia obrażenia wynikają z twojego metrażu są podwajane, walcząc tą broń otrzymujesz ułatwienia do testów ataku przeciwko dużym, wielkim i ogromnym istotom. Postać giganta. Rośniesz do ogromnych rozmiarów, twoja broń zadaje dodatkowo 1k6 obrażeń, a ty zyskujesz tymczasowe punkty wytrzymałości 27 oraz ułatwienia do testów i rzutów. Testów i rzutów bronią na siłę. Ciekawe. Ciekawe. Całkiem mi się nadawało. Całkiem fajna broń. Gdybyśmy używali mieczy dwuręcznych. To jest... Zastanawiam się, czy warto byłoby przerabiać Willa na siłę. Tylko żeby to... przerobić. Dobra. Ale miałem na myśli co innego. Co by się wydarzyło, gdybyśmy zeszli tutaj i ubili już cesarza młotem orficznym, czy wyzwolili tam... Bo domyślam się, że cesarz pewnie zginie po wyzwoleniu Orfeusza. Co by się stało, gdybyśmy tutaj zeszli po tym? Nie wiem, poszukam na internecie. I zobaczę, czy jest to warte cofania się, żeby zmienić bieg wydarzeń. Zobaczymy. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.